mity greckie, prace Heraklesa. Zeus miał syna o imieniu Herakles. Gdy przyszedł na świat, wszyscy bogowie i boginie wspaniale go obdarowali. Sprawili, że Herakles był silny jak tur i niezwykle odważny, lecz zarazem uprzejmy i łagodny. Tylko Hera, żona Zeusa, nienawidziła swego pasierba. Pewnego razu podłożyła do jego kołyski dwa jadowite węże, lecz Herakles, choć miał zaledwie kilka miesięcy, udusił obydwa i rzucił na podłogę, śmiejąc się przy tym i gaworząc. Bogini znienawidziła go wtedy jeszcze bardziej. Gdy podrósł, nauczył się po mistrzowsku władać łukiem oraz mieczem, był niezrównany w walce wręcz, cudownie grał na gitarze. Poślubił Megarę, córkę króla Kreona, i miał z nią wiele dzieci. Wkrótce bohaterskie czyny i ogromna siła rozsławiły go na całą Grecję. Lecz Hera wciąż śledziła jego poczynania, zazdroszcząc mu sławy i powodzenia. Pewnego dnia mściwa bogini wpadła na pomysł, jak boleśnie dotknąć młodzieńca. Sprawiła, że Herakles oszalał i w straszliwym gniewie zabił wszystkie swoje dzieci. Gdy odzyskał zmysły, był przerażony tym, co zrobił. Bez zwłoki udał się do świątyni i błagał wyrocznię, by powiedziała, jak może zmazać tak straszną winę. Udaj się do króla Eurysteusza z Tyrynsu, usłyszał. Musisz pracować dla niego jak niewolnik, robiąc wszystko, co ci rozkaże.